Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Sejmon, a dzisiaj lecimy z odcinkiem, w którym będziemy grali 5 mapek Magic Only. Na Odyssey, więc będzie się działo oczywiście. Tak wygląda mój cały setup, który będę dzisiaj próbował grać. Oczywiście na speedzie, więc nie przedłużając, lecimy do gierki. Zobaczmy, co nas czeka w tej grze. Tutaj wszystkie baloniki są przyspieszone z tego, co widziałem. Są 110% i tak jest na każdej mapie tutaj po kolei. Jest ta sama rzecz, z tym, że te dwie mapki są krótsze. Zobaczymy, co z tego będzie, jak to się nam ułoży. Zaczynamy oczywiście od Obynka i pokażę wam mniej więcej taką taktykę, żeby mniej więcej sobie z tym radzić bez jakich większych tam ekscesów, żeby wszystko nam dosłownie pięknie tutaj szło i żebyśmy to wygrali tak w miarę szybko. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić to na pełnym speedzie. Nie mam modyfikacji, jak widzicie, nie mam modyfikacji do crossbow, cross-puffing, czyli nie mogę budować tutaj sobie jednostki 5x5x5. Specjalnie po to poprosiliście mnie, żebym czasem, raz na jakiś czas grał bez tych modyfikacji, ale wiadomo, że bez wszystkich to ja nie będę grał, więc tutaj jak najbardziej jakieś tam pojedyncze modyfikacje zawsze muszą się znaleźć. Dobra, speed razy 25, bo tutaj chyba nie będzie zbyt dużo się działo, tak coś czuję, więc zboostujmy. Jak widzicie, z jednym ninja oczywiście gramy tutaj, no jak widzicie sami, no będzie mało tych jednostek. Tych jednostek będzie naprawdę malutko, bo to co tutaj mam jest naprawdę już mega, mega silne. Dorzucimy do tego jeszcze, myślę, że jakąś super małpeczkę. Tylko czemu nie ma nigdy... I czemu nie ma zasięgłej? O co, come on? Ej, sądziłem, że tutaj jest miejsce jeszcze na super małpkę. O, najbliższe miejsce jest aż tutaj. Wow. No dobra. Zostawiamy ją w tym miejscu w takim razie. I oczywiście boostujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Idziemy pod dolną ścieżkę, pod widzenie kamą, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście będziemy tutaj budowali awatara. I... no wygramy to po prostu. Ta mapka nie powinna być w ogóle trudna, powinniśmy ją naprawdę mega szybciutko przejść i rozlecieć dalej. Jak widzicie, to jest właśnie najlepsza taktyka. Stawiacie ninja małpkę, boostujecie oczywiście alchemikę, a stawiacie super małpkę, którą też oczywiście boostujecie alchemikiem i w ten sposób macie mega, mega mocny setup, który praktycznie rozwali wszystko. Nie powinien być żaden problem z żadną rundą w tym momencie. Więc no, widzicie sami zresztą, jak to się tutaj szybko nam rozwija. Możemy postawić jeszcze jedną super małpkę, jeśli się boicie, jeśli nie, to ta jedna powinna wam spokojnie wystarczyć. Ten setup wygrywa całość. Dwie jednostki de facto bijące, plus oczywiście support w postaci alchemika. Wystarczyłby jeden, gdyby było miejsce, no ale nie ma miejsca, no to jest jak jest. I tak to mniej więcej się prezentuje. Najprostszy możliwy setup na praktycznie wszystkie mapki. Bo to jest równo 80, więc praktycznie wszystkie mapki przejdziecie tym malutkim setupem i macie spokojnie jeszcze spory nadmiar pieniążków, więc polecam wam oczywiście, polecam wam zagranie tą taktyką, bo jest ona zdecydowanie dobra. Nawet nie używałem skilla. Nawet skilla nie używałem, więc lećmy dalej. Oczywiście, na kolejnych mapkach będzie troszeczkę gorzej, bo te mapki są troszeczkę krótsze, troszeczkę inaczej wyglądają, więc wiadomo, że to będzie inaczej się prezentowało na dłuższą metę. Ale i tak czy siak będziemy starali się mniej więcej powtarzać to, chociaż może tym razem zacząłbym sobie od tego kumpla. I tutaj no niestety nam uciekło. Dobrze, że tutaj jeszcze nie ma, że życie, wiecie, jest bardzo malutko życie, a tu jest dużo, dużo życia na szczęście. Więc dobrze, bo inaczej miałbym leciutkie problemy, no ale jest w porządku. W tym momencie, jak już mamy tylko może ten upgrade'ik zbudowany, to spokojnie ninja mapka daje sobie oczywiście radę. Pamiętajmy, sporo zmienia tutaj ten boost, który jest odnośnie speeda. Niby tylko 10% na szybkości, a jest to dużo. Napiszcie, czy wy już przeszliście tą Odyseję, czy daliście sobie z nią już radę. Jeśli nie, to co sądzicie odnośnie tej taktyki? Czy ta taktyka według was ma prawo bytu, czy jest to taka sobie? Czy jest po prostu taka sobie i uważacie, że spokojnie można byłoby tutaj wymyślić lepszą taktykę, która sobie zdecydowanie sprawnie tutaj by dawała radę, a no nie takie jakieś ekscesiki tutaj z ninja małpką, chociaż według mnie ninja małpka jest naprawdę mega, mega silna. No i dobra, to jest moment, w którym boostujemy, mamy już Blunjitsu w ogóle z alchemikiem radzą sobie naprawdę długo. Teraz chwilę spowolnienia, bo dobudowujemy sobie do tego wszystkiego. Super małpkę, tym razem w zasięgu, więc bardzo dobrze, więc lecimy.
I oczywiście budujemy teraz górny upgrade'ik, czyli już będziemy w miarę bezpieczni. Bus oczywiście. Alchemika, no i w tym momencie mamy już obronę praktycznie do końca. Tutaj jeszcze tylko i wyłącznie zbustujemy sobie awatara i powinniśmy to spokojnie wygrać. I jeśli przegram którąkolwiek z map, to się nie będę wykupywał. Tak, tym razem się już nie wykupuję, no bo nie mam funduszy, żeby się wykupić. No dobra, to głównie o to chodzi, że nie mam pieniędzy, żeby się wykupić i dlatego też nie mogę tego zrobić. Więc mam nadzieję, że przejdę to za pierwszym razem wszystkie mapy bez większego tam problemu. No bo będzie ciężko w inny sposób. No cóż, zobaczymy, co z tego będzie. W kolejnym odcinku będziemy też jeszcze grali tutaj wasze wyzwania, więc jeśli ktoś z was jeszcze nie stworzył swojego wyzwania, a bardzo chciałby, żebym zagrał w jego mapę, to jak najbardziej macie jeszcze czas, dzisiaj, jutro, macie czas jeszcze na stworzenie swoich wyzwań i myślę, że tak już za 2-3 dni będziemy lecieli z pierwszymi odcinkami z waszych właśnie wyzwań i tam będę je brał po kolei. Fajnie, jakby to były jednak wyzwania, w których nie będzie aż tak dużo run, bo to wiadomo, że czym krótsze wyzwania, tym lepiej, bo można je prościej przejść, szybciej przejść, więcej wyzwań na jednym odcinku, ale jeśli będą one długie, a będą ciekawe, czy będą się wydawały ciekawe, to wtedy jak najbardziej wejdą one jako jeden odcinek, to wtedy jakąś tam prostą modyfikację pewnie dorzucę, żeby było ciekawiej, śmieszniej, może mastery moda dorzucę, już w ogóle będzie wtedy hardcore lekki, no ale zobaczymy. Jeśli będą dłuższe wyzwania, to wtedy możliwe, że dorzucę sobie właśnie jakąś taką modyfikację, która jeszcze bardziej utrudni mi gierkę, więc no zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, alchemik. Tu chyba w ogóle tego nie można usunąć, nie można tego usunąć. Tu nie wchodzi super mało, troszeczkę skopałem ułożenie, takie mam wrażenie. No ale dobra. Okej, idziemy znowu w tym kierunku. Czyli budujemy na dwóch alchemików, ale dosłownie wszystko będzie ten sam styl. Jesteście ciekawi, czy poradzę sobie do samego końca, to oczywiście zostawcie kciuka i usiądźcie grzecznie i spokojnie. Wydaje mi się, że ta taktyka, którą wam pokazałem w tym momencie, czyli jednej ninja małpki, jednej super małpki oraz naprawdę jednego alchemika, a w tym przypadku dwóch alchemików, jest dobra. Jest dobra i powinna ona sobie tutaj spokojnie z tym wszystkim poradzić i bez żadnego problemu powinniśmy przejść wszystkie, dosłownie wszystkie mapy. No ale zobaczymy, może coś tam mnie się pomyli i jednak przegram którąkolwiek mapę, no zobaczymy jeszcze. Na razie nie podejrzewam tego, wydaje mi się, że spokojnie jestem w stanie tą taktyką przejść wszystkie po kolei mapki, no ale oczywiście to się jeszcze okaże. Gram na pełnym speedzie, praktycznie prawie cały czas gram na tym pełnym speedzie, tak na razie 10 razy 25 ustawimy sobie za moment, gdy, no dobra, już możemy, razy 25 lecimy dalej. To w ogóle jest mapka typu medium? To jest medium? Nie, to jest hard. Jakoś tanio mi się ta plazma wydawała. Codziennie, że plazma kosztuje 4000, a nie 3000. Ej, serio, mam jakieś dziwne wrażenie, że plazma kosztuje za mało. Nie wiem, od czego to zależy, czy skąd takie moje odczucie jest. Ale naprawdę wydaje mi się, że plazma kosztowała troszeczkę więcej. Naprawdę, tak mi się wydaje, że plazma kosztowała delikatnie więcej. No ale jak widać, chyba jednak nie, może źle to zapamiętałem i jest dobrze. Okej, mamy San Awatara, więc już easy, nie ma żadnego problemu. Oczywiście runda 63 z San Awatarem nie ma żadnych szans, no i to musiało być oczywiście wygrana, więc lecimy! Kolejna, czwarta mapka w ciągu. Jeszcze ani jednej przegranej nie mamy. Lecimy naprawdę mega, mega szybko. Magic Only paradoksalnie to jest bardzo proste wyzwanie do przejścia. Mówię, paradoksalnie jest ono mega proste. Wiadomo, że każdy może tutaj sądzić oczywiście z tym wszystkim inaczej, no ale jak widzicie sami, ja uważam, że ono jest naprawdę easy. Naprawdę, że ono jest easy. Nawet skilli nie za bardzo nie używałem Obyna. Tym razem będę używał skilla, bo wydaje mi się, że akurat ta mapka może być troszeczkę cięższa, ale może to jest tylko i wyłącznie jakby takie moje dziwne wrażenie i będzie ona łatwiejsza nawet od tych wszystkich innych. Dobra, potrzebuję na pewno tutaj zbudować sobie alchemika szybko, żeby go zboostować tym jednym pierwszym boostem, teraz oczywiście Blunjitsu. No i w tym momencie, tak jak i poprzednio, lecimy z super małpką. Czy zmieszczę ją tutaj? Niestety nie, więc super małpka znowu będzie oddzielnie w tym miejscu, bo musi być ona na pewno w zasięgu Obyna. To jest wręcz must have i pierwsze co idę w dolną ścieżkę, może nawet nie po to, żeby mieć tą ultrawizję, ale po to, żeby móc cofać, bo to jest bardzo ważne, żeby spowalniać te baloniki, co lecą. Albo czekajcie, może plazma została
ogólnie jest tańsza przez jakieś, jakąś aktualizację. Chyba tak. Coś kojarzę, że coś tutaj się właśnie zmieniło. Że coś się zmieniło, że jest ona tańsza z powodu aktualizacji którejś. Chyba tak, dobra, chyba tak. Czyli to jednak nie chodziło o to, że wiecie, jest ona tańsza od tak o, prawda? Bo coś się tutaj zmieniło, czy nie pamiętałem. Tylko po prostu aktualizacja, która się spowodowała, że ta cena jest troszeczkę niższa. Okej, okay, Sun Avatar postawiony. Kolejnego postawimy w tym miejscu. Tak, postawię tym razem dwie sztuki. No wiecie, głupio byłoby przegrać na czwartej mapce, więc jeśli mam możliwość, bo stać mnie ciągle na to, no to głupio byłoby nie zbudować sobie dodatkowej obrony z tyłu, żeby jeszcze bardziej mi ona strzegła, żeby nic przypadkiem mi się tutaj nie przedostało, chociaż wydaje mi się, że ten kolega nie będzie miał całkowicie nic do roboty, że tam nikt do niego nie dotrze. I tak, ja ciągle buduję alchemika na środkową ścieżkę, wydaje mi się to najlepsza ścieżka pod budowę. Jeśli sądzicie inaczej, uargumentujcie mi to oczywiście w komentarzu. Jestem ciekaw, czy będziecie mieli podobne zdanie jak ja, że ta ścieżka jest właśnie tą najlepszą, najsilniejszą i zdecydowanie ją warto jest robić. W ogóle on chyba rozwala teraz wszystko. No nasza ninja małpka za bardzo się teraz tutaj nie wykaże. No nie może nic za bardzo zdziałać, no ale no, cóż mogę na to poradzić. Ja w ogóle muszę grać więcej te Odyseje, bo no po prostu już muszę, bo to jest wielki problem z tym, że ja w niej nie grywam i nie zdobywam oczywiście trofeum, chociaż ostatnio w ogóle mało w tym sklepie jest rzeczy do kupienia. Nie wiem na czym to polega, ale naprawdę tych rzeczy do kupienia jest strasznie malutko ostatnio, że nawet nie mam co sobie kupić i to jest takie smutne troszeczkę. To jest naprawdę troszeczkę smutne, wam powiem. No ale chyba za bardzo nic na to nie poradzimy już w tym momencie. No tak widocznie to zostało stworzone. Może Ninja Kiwi jakby już nie za bardzo dba o ten sklepik z trofeami, bo mam wrażenie, że jest tego naprawdę tam bardzo, bardzo malutko. Chociaż ja też no mam mało pieniądzków, więc może też no nie powinienem aż bardzo narzekać na to, bo też mnie nie stać, żeby kupić sobie coś tutaj zdecydowanie więcej. Okej, okay, Blundzicu postawiony, czyli lecimy standardem, czyli stawiamy teraz sobie super małpkę. Postawmy ją tutaj blisko, bo może ona jeszcze sięgnie tą ścieżkę tutaj, jeśli zostanie ona zbustowana oczywiście za pomocą druida oraz później zostanie zbustowana jeszcze za pomocą alchemika, więc tym bardziej te dwa busty powinny zapewnić jej tą pełną odległość. Więc zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Tutaj też tego oczywiście boostujemy. Masz odległość, super, bardzo, bardzo fajnie. Lasek, w razie WT lasek warto sobie oczywiście postawić, więc powinno być git. No i zobaczcie, to się nazywa szybkość, to się nazywa szybkość. Cała Odyseja, 5 mapek. 5 mapek przeszliśmy. No praktycznie przeszliśmy, bo no nie podejrzewam, że teraz w tym momencie to przegram, ale no wiadomo, w razie czego zabezpieczymy się troszeczkę z tyłu. Żeby później nie było głupio, jak coś mi przejdzie, ja po prostu tak wiecie, będzie przegrałem, a to było dosłownie chwila, moment i bym to jeszcze mógł zwyciężyć. No bo byłoby mi naprawdę mega, mega smutno. W tym momencie powinno być stabilnie. Mówię, nie wiem czy cokolwiek przejdzie w ogóle przez naszą tutaj super małpkę, bo ona jest naprawdę dobra. Ona jest naprawdę dobra, zobaczcie zresztą. 77 runda, taktyka najlepsza jaka tylko może być. Gramy na hardzie, więc to spodziewałbym się trudniejszego wyzwania. To jest strasznie łatwe. Nie wiem, czy macie też takie odczucie, że to wyzwanie było naprawdę bardzo łatwe. Ta Odyseja była strasznie łatwa i aż głupio byłoby jej nie przejść. No dobra. Odyseja cała za nami. Jeszcze tylko odbierzmy nagrody. Tak wyglądał mój setup używany, czyli najwięcej użyłem alchemików. No nie ma co się dziwić. Praktycznie zawsze był alchemik do jednostki. Raz tylko udało mi się zmieścić ich dwóch razem, więc tu mamy 12, tu mamy 11 użyty. Łączny czas 3 godziny, no troszeczkę szybciej nam to się udało zrobić na speedzie. 50 pucharków i nic więcej? Serio? Nie ma tutaj jakiejś małpki? Wydawało mi się, że jeszcze małpka zawsze była. No ale dobra, tak to bynajmniej wygląda. No sklepu tutaj w tym momencie nie widzę, no bo gram na modach. Ale tam chyba nic nie było nowego. Chociaż muszę zobaczyć, może coś jest, a ja tego nie widzę tylko i wyłącznie. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie, hej, pa!